Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Świstak Polska, a oto jest kolejny odcinek Mountain Blade'a. No i cóż, dzisiaj na początek odcineczka ratujemy naszego lokitarskiego lordeczka, ponieważ wpadł on w kłopoty, czyli w walkę z jakimś ciut od niego silniejszym najonem Khanatu Khergeckiego. No i jak powiedział król, przydałoby się przecież, żeśmy go uratowali, czyż nie? A więc właśnie teraz to robimy. No zostało wszystko dwóch wrogów, jak widzicie, bitwa była dość prosta, bo ten gość miał chyba tylko około 20 ludzi, nie było to żadne wyzwanie. Ale wznowiłem nagrywanie, ponieważ jednakowoż nie będę w stanie w tym momencie jeszcze zająć zamku Khergetów, tego co planowałem zająć w ostatnim odcinku. Ponieważ tam się obstawili, jest tam po prostu zbyt wielu, tam jest zamek, chyba z 300 ludzi, plus jeszcze kurcze pieczone z lordów jest z 500 ludzi, więc no, tam jest w sumie 800 luda. Nie za bardzo chcę coś takiego szturmować. Ale też mi napisaliście w ogóle, że oni jeszcze powinni mieć jedno miasto. I też mi napisaliście kolejną sprawę, że jakichś materiałów potrzebuję, żeby przenieść solidze. A ten komentarz, czyli ten komentarz, ten komunikat olewałem, a to jednak ten komunikat ważny się wydawać będzie. Powiedzmy, co tu piszę. Aha, czyli bez względu na narzędzi Bellaxamitu, no dobra. Srogie wymogi tutaj mają. Mały oddział wojska zmierza do naszego zamku. Mówię, czemu moi przyboczni są na pierwszej linii frontu? To jest takie aż wow. Takie dziwne. Oczywiście, że odmów pokoju. Oczywiście, że zaakceptuj z sułtanem. O, ale mi smutno, że wolą ze mną mieć pokój niż z wami. Ale mi smutno z tego powodu. Mały oddział wojska zmierza do naszego zamku. No cóż, w takim bądź razie udamy się teraz do zacnego miasta, które się zwie Dirim. Troszeczkę próbujemy z żywności naszych tutaj braci, czyli braci, towarzyszy, nordów, bo są oni trzymani braćmi, kiedyś ich zniszczymy. A niech można zostać bratem kogoś, kogoś chce się zniszczyć, nie mam pojęcia. I zamek Juze jest odlegany, tak? Czyli widzę, że nic z moich planów, które miałem dokładnie zamiar wykonać. Oj, po co mi przyboczni nordów, Boże? No jak już są, to niech będą. Nie potrzebuję przybocznych nordów, bo nie oczywiście mi nie zwiększają limitu, a głównie oczywiście po to ich biorę, czy nie? Po co mi przyboczni, którzy mają zwiększać limitu, czy nie zwiększają limitu? To jest takie sprzeczne. No ale cóż, skoro już ich mam, to mech. Potem dawajmy towary tym nordom i tyle. Tak mi się zwróciło za te towary. Dobra. O, może z mistrzem gildii coś nie. Może bardziej tutaj te ziemie byśmy wykupili? Nie. Za drogie to. Za drogie biznesy to są... O, raport bankowy jak się prezentuje. No, czeka tam ładnie patrzeć. Ale widzę, że Rejwadin, że Kudan sobie ładnie tutaj radzi. Przydałoby się więcej w tym Kudanie tych ziem wykupić. To było nie głupie. Wszystkie ziemie w Kudanie oraz w Narze. Wroga maszeruje ku nam. To było całkiem niegłupie. Wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Przydałoby się ten zamek Juzelin ochronić. To było takie. To takie jakby jest dość ważne za nasze stanie w tym momencie. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga. O, ktoś tam wycofał swoje. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga. Swoje przysięgi i dołączył do nordów. Ciekawe, w ogóle. Zwiadowcy donoszą, po drodze musimy zahaczyć o wioskę. I wykonać dożynki, bo i morale lecą na łeb na szyję. O, w dupę, mam więźniów. Ja. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Ale to potem może. O, myślę, że mi chłopak miał małe problemy, ale już nie zdążyłem na to pomóc, ale bym chciał. Donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga. Natomiast w zamku Juzelin pędzimy, donoszą, bo już to najpierw jest podbijany przez wroga. Nie, dopiero go tutaj oblegali, no dobra. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Garnizon. Tym razem pewnie komuś oddałem głosuję, bo ma taki dość niestandardowy garnizon. A, bo ten garnizon jest dość mały też, przy tym głosuje sobie dwóch ludzi, o Boże. Jak niby on chce bronić zamku, który jest na granicy, mając w nim 122 ludzi, no? O lol, się nad mnie nie boją za bardzo. Ohohohoho! Widzę, że sarani w okolicy są.
Saranidzi to całkiem mocne bestie mimo wszystko. Mimo wszystko, mimo co, Saranidzi mocnymi bestiami są... O, jeszcze miałem w kuraw niewykupione, w kudania mam niewykupione te ziemie, w noża mam niewykupione te ziemie. Twoja popularność rośnie, wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Weź się od tego zamku się odczepcie, dranie, no. Gdzie jacyś moi dorudowie do jasnej polerci? Przydałby mi się mój marszałek. O, mosto stało się bogate. Pieniążki. Oleją ten zamek, czy nie bardzo? Czy tak on... Dalej go próbują obrygać. To za świnie. Won! Won, tłuściochy. Won, już. Papa. Won. No. Zapędzamy świnki. Już gdzieś po chyba polecieli. Zwiadowcy chyba już jest odpuszczony. Spadać. O, kolejny gościu do naszego Lokidaru dołączy. Świetnie. Drwale widzieli oddziały wroga. Tak myślałem, że jak stąd ich pogonię, to co innego znajdą. Tak sądziłem po miejscu, w którym... które chcieli się udawać. Wkrótce pojawi się u nas ogromna armia. Niebezpieczeństwo, panie. Wkrótce pojawi się u nas ogromna armia. Won mi znali. W ogóle wszyscy tu dzień to oblegają. Pff, litości. O, przyboczni... To tutaj był w ogóle mój aktualnie... ten no... O, Borcha? Nie, go tutaj nie było. Ej, bo jak ktoś tu był mimo wszystko, coś mi się tak nie pasowała liczba ludzi, czekajcie. Czterech? Powinno być trzech. A, Castor z Veluki. A walił go pies. O, to jest ten, to jest... gościu, który chce zająć tron Rodoków. A nas za bardzo w tym momencie nie obchodzi. O, widzę, że Sanyar Khan postanowił wybrać walkę na otwartym po prawdziwy mężczyzna. A więc damy mu tę walkę. Zmieciemy Sanyara Khana. Hankę Mostowiak. Postawimy kartonów. No, czekajcie, teraz zadzwonię po kartony i będziemy, kurczę, mieli broń na Khana. Na Khankę. Szarża! Hello! Surprise! I'm back! Surprise! I'm back! Zaraz tu ich powyryżynamy jak małe dzikie świnki. No co za dranie, co na konikach mi tu? 57 obrażeń! Jebci! A masz te flery! O ty draniu! Masz! O wy dranie, nie. Potrzebuję jeszcze podszkolić się w tej, no, wystrzaniu z ikunia. Będę musiał w to zainwestować u tego, wojskowego trenera. No. Uciekają mi gnidy, że hej ho. No, szkutwa, nie. Bijemy z miecza. Nie wiem, bardziej z Hergietani, bo strasznie ciężko jest te ścierwa trafić, z czegokolwiek. O, już prawie setkę ich pokonaliśmy, bardzo ładnie. Badzio ładnie. Oni nam ilu zrobili? Nie, tam mało, jakiś tam 200 paru. Bez mieczyka. No jak on to zablokował na tarczy, nie mam wyjętej? Nie mam pojęcia! Nie mam pojęcia, jednak jego dusza jest do wzięcia. Pę. O, jaki bydaczek. Pę. Otrzymano trafienie w tarczy na plecach, a dobrze wiedzieć. Nie wiem, co mi tam strzelał w tą tarczę, pewnie jakiś oszczepnik zając moje szczęście. Też nie, to jest moje szczęście, mnie zginął od tego oszczepu. Więc raczej nie było oszczepnik. Oszczepnicy, jak mnie zawsze na strzała biorą prawie. O ty draniu, bum. No, od ciebie strzelimy. No w nieruchomy cel nie mogę trafić, no szkutwa mać. Gień draniu, no. Się poskładał przynajmniej. Kolejne wojska i to oszczepnik! A, miał oszczep, dobrze pojechałem po niego i schował ten oszczep. Ja się boję oszczepów w tej grze. Run. To ktoś mi napisał, że te, że oszczepy, że nie, te strzały, które ja chcę podnieść, to są oszczepy tak naprawdę. Dlaczego nie mogę podnieść tych strzał, bo są to oszczepy. Whatever. Chyba i tak powinien móc to podnieść tak naprawdę. Masz to wymaga, nie, to nie chodzi, że wymagało aż dwóch miejsc w plecaku, czyli w ekwipunku, wątpię. Ma nic nie wymaga dwóch miejsc w ekwipunku, nawet ta, nawet broń dwuręczna. Wymaga tylko jednego. Zabijemy tego konia, ha! No, da się, myślę, że się nie dasz. Czy niby powinno się dać, ale cóż. Ale wiadomo, jak to jest z grami, nie? Niby wszystko się powinno dać, a huka się da. Oj, że odranie, no. Ja wam dam, jak Jean-Claude Van Damme. Pięknie w plery.
Co ty mi tutaj, no? Daraniu. Pięknie zdjęty. Kawaleria ucznicza, poczujcie mózg Hergieci. Poczujcie o swój własny miecz. Właśnie bardziej to łuk. To niby nie jest chyba hergiecki łuk, ale chodzi oczywiście mi o to, że... No oni właśnie bazują na armii konnych łuczników. A my ich właśnie tym samym bijemy teraz po ryjku. Zostało ich tu gdzieś jeszcze pięciu. No to już chyba... Długo nie wytrzymają te płazy. Zostało pięciu? Tylko się nie widzę tych pięciu, tylko jedną kropkę. A, pomyliłem się, bo tu było pięciu... Pomyliłem się te styki. Pomyliły mi się te styki, jej. I jeszcze raz skojemy wroga. 28 punktów renomy, świetnie, 19 morali, też dobrze. Zobaczcie moją renomę koniec końców. Jakbym tak przebił 2000, byłby niezły git. Ponad 2000. Niestety nie jest to wcale takie proste, bo ta renoma po prostu spada i tyle. Ona spada i ten po prostu dupcia potem jest już. Z tą renomą. Renomą Mauta i Blada. Chodźcie tu dranie. O, dzigy. By was dzikać do upadłego. Tam jakiś sobie jeździ, który próbuje mnie zabić. Oszczepy! Oszczep! Słyszałem oszczep! Słyszałem, jak ktoś już stał oszczepem! I ktoś dzwoni telefonem! Nie! Nie, dobra, przepraszam za małe cięcie, ale niestety, że tak powiem, zazwyczaj telefony ludzie stawiają u mnie, kiedy wychodzą za posobem. I że tak powiem, przez to mam tej defiadę dzwonienia zawsze. Większość jest wyciszona, a niestety nie wszystkie. Takie życie. Takie życie. Nie wszystkie telefony są ogólnie wyciszone i tyle. Mój wyciszony. Ale jak ktoś dzwoni, to po prostu dzwoniam po nagraniu, a niestety no 30 już nie są. A jako że w moim pokoju to jest słychać. Sorry bardzo. Liczę, że YouTube mnie za prawa autorskie nie pozwie. Bo będzie straszne. Why YouTube don't do it! YouTube! Please! Mój dub ma już takie zwały, że daje mi tam prawo autorskie. Wykryliśmy, że w twoim filmie był szum. Ktoś ma prawo autorskie do tego szumu. To jest czyjś szum, nie twój szum. Trzeba sobie tego skizy miałem tak naprawdę, że coś tam miałem. Tam muzyki nie było, tylko szum był i sobie myślę, kurwa, skąd ta muzyka. Ja pierdzielę, o co chodzi? O co chodzi? Szum mi wykryło. Mój szum jest muzyką. Yeah! Jestem artystą! Artysta! Ciu artista! Wrogów zostało dwa sztuka. Jedna sztuka wroga została na polu walki. I koniec wrogów! Wrogowie leżą i kwiatki od spodu wąchają. O, 44 NMS-ów. Będzie ciężko. Chociaż... Nie... Hergieci! Wiedziemy was! To my, wasza śmierć! Oj, się nam boki porozjeżdżali, no. Teraz weź ich kucze ganiają. Konni łucznicy pieprzeni. Przyjechał przez całą moją armię, ma to wszystko w dupie. Oszczep tam był! Był oszczep, ja się boję oszczepów. Mam te witaminki zawsze tam w tej skrzyneczce i to jest git. Ale póki co nie będę ich używał chyba. Wytrzymałem cios oszczepu. Oczywiście wiesz, rzut oszczepem wytrzymałem cios oszczepu. Jestem hardcorem! 69-dziesiątkowego doświadczenia! Fuck yeah! Jestem hardcorem do potęgi drugiej. Zostało tylko dwóch wrogów, jeszcze jeden i zaraz będzie zero, bo tam chyba też ładną grupę otoczyli. Dawać go! No panowie, tato właśnie liczyłem! Że bossy Kidar sobie poradzą! Kontynuuj! Możesz odejść wolno, papa. Zyskuję prawo panowania i honor! Okej, gotowe. Pozabieramy co nuszę. Nuszę wszystko, co drogie. I jedziemy z tego messa. 27 tysięcy punktów doświadczenia. Ładna wartość w sumie. A oni się raczej zamkną, nie będą podbijać taką armię, jaką mają. Ale tak prowadzi, raczej nie mają szans. A więc ja się chyba wreszcie po Lokidaru wybiorę i wrócę tutaj z Lokidarami i wtedy weźmiemy się za... Tak, tak, że się zgadzam.
weźmiemy się za podbijanie kolejne. Z tym, że najpierw jedna rzecz na pierwszeństwo. Chodzi mi tutaj o nowych, tych nowych lordów przynajmniej przyjąć do państwa. Rejwadin, 6000 ponad. Ładniuch, to pamiętam, jak było po 1000 kiedyś. Kudan, 5300, pięknie. Kura, 7000 prawie. Halmar, 5000, Nara, 1500. Mostow! No, nie widzę tych liczb, dobrze, chyba 5800 też ładnie, 5900 nawet. Nawet zamki przyszło mi pieniądze, ładnie, kurczę. Chociaż na razie żołdy za utrzymanie tego wszystkiego też nie są tanie. W Kudanie jest ostry żółt, ja pierdzielę, 8700. O. Przydałoby się po drodze tego Kudanu polecić troszkę gdzie indziej te jednostki wysłać, bo tam raczej Kudan nie jest zbytnio w niebezpieczeństwie. A że tak powiem, na przykład Halmar jest, samo jak i ten, jak i Nara. A do Kalmara i tak podjedziemy, zacznij się tych lordów. Kim ty jesteś? Lokidar Mihuar, tak? Jesteś już mój, tak? Okej, Lokidar Regas. Z chęcią cię przyjmie do mojej tej służby. Lokidar Rohabard. O, stary swadianie teraz częściej tutaj wracają, widzę. O, panie, czy mamy tutaj jakieś lenna, które mógłby komuś rozdać? No co, no kurczę, na razie nie mam len. Dobrze. Zaraz jakieś zdobędziemy. Nie przejmujcie się, nowi lordowie! Zaraz jakieś zdobędę. Wie, ty jesteś moim marszałkiem, tak? Spróbujmy się na kanał twierdzka. Spanie jednakości Ale kurczę, nie wiem, jak w ogóle mogę rozkazywać będąc marszałkiem. Możecie nie pisać, jak to niby robić. Muszę przyznać, że za bardzo nie wiem, jak to tam niby robić. Słuchaj, masz przeprowadzić patrol wokół Nary. O, Nara. A idź ty. O, wymianą Lenna. Nie, walić go tam. Liczyłem, że może jakoś mógł tego wojska, tego mojego marszałka poprowadzić gdzieś, ale widzę, że on tutaj sam decyduje o wszystkim. No dobra, pieprzyć go, a huk mu w tyłek, jadę po Lokidarów i na razie to tyle. Fuck yeah! Ponad 2000 renomy i rejestr honoru. To jest to. No i tak, poza tym coś ciekawego się działo poza wizją. Pakt obronny między nimi, to nie jest zbyt dobre. Coś ciekawego się działo poza wizją. Tak powiem szczerze, że nie bardzo. To właśnie ruszam po Lokidarów, a poza tym to tylko właściwie jedyne co zrobiłem takiego bardziej sensownego, to poprzesyłałem jednostki z tych miast, które są, że tak powiem, bardziej pełne w armii, są daleko od pola walki, do Nary. Tam teraz powinno być ponad 1000 żołnierzy grubo, więc Nary raczej oblegać nie będą ni cholera. No ludziska, Kudan jest oblegane. Ledwo co to zdążyłem tu nie. Chciałem, że tutaj zdążyłem dojechać, ale widzę, że Kudańczycy mocno się trzymali. Czemu w ogóle powiedziałem, że tutaj zdążyłem? Tłukam się od ten zamek już od 3 dni. A ja tu widzę, że mimo tego, że się tłukam od 3 dni, no to kurczaczki pieczone tak naprawdę nieźle naszym idzie. 3 dni bitki, a nasi się trzymają! Ładnie, obrońcy Kudan. Też powiem wam, że w sumie bardzo wiele się to podziało, jeżeli chodzi o sytuację polityczną świata, ponieważ Polmarowie i Kergieci się wypowiedzieli wojnę Nordą. Też taka dość ciekawa informacja, że widziałem Lorda Nordów, który miał 1000 ludzi. Myślałem, że to ja jestem jednym z najsilniejszych Lordów, a to się okazuje, że to prawda. Moje 1001, moje tam 686 jednostek to jest mało, skoro jakiś Lord Nordów przeciętny ma 1000. Znaczy Lord Jarl, to był Jarl Kleist, on był kiedyś Lordem, on kiedyś był właśnie Lordem Kleistem z Svadii. Bo poznaję, że on właśnie tam z Svadii był, Gostek. A teraz służy Nordom i muszę przyznać, że jest całkiem mocny, jak na prawie 1000 ludu, kurczę, miał 969 albo 1000, już tam nie pamiętam, ale około 1000 miał. Może bym go widział wczoraj, ponieważ między nagrywaniem zrobiłem przerwę jednodniową. No i dobra. Dawaj studeranie. Dawaj studeranie, na dole jesteście, okej, okay, no problem.
No problem, wszyscy zginiecie! A mnie strzałą trafili po chamsku. Jestem ciekaw, czy w zamku też mogę swoje skrzyneczki korzystać. Pewnie nie, znając życia, bo mogę, tylko nie wiem, gdzie ona jest za bardzo. Tylko. A, wytłucz mi jej się da. Nawet nie za bardzo dbam o to, czy przeżyje, czy nie, bo chodzi mi bardziej o to, żeby już tam wystrzelać, żeby się bitwa skończyła, ponieważ nie za bardzo chcę w tym zamku walczyć. Strata czasu. A, trudność strzału 3-0, tylko tam lekko tak ponad, znaczy 2-3. W ten sposób raczej wielkiego wyszkolenia sobie nie nabiję, szczerze powiedziawszy. Och, wyderanie, we mnie ten tak oszczepa mnie, no, jak zwykle oszczepa mnie długą, no. Dobra, biorę miecz na pierwszą linię frontu. O, w dupę. Widzę, te tasaki poszły w ruch, jak nie patrzyłem. Idę dość ostro. O, widzę, że też ten raczej nie przejdę. O, przydałaby się jeszcze jedna strzała. O, właśnie. Spytacie się po co, prawda? Bo oczywiste. O, to nie miałeś strzału? Miałeś strzały, no dawaj. Jak wyjdzie, jestem bardzo kulturalny. Po co się spytać o strzały? Lepiej powalić własnego człowieka i sobie je wziąć. Co to wziąć? Lepiej sobie wziąć. Poziom 34! Hurra! Ui! W ogóle kanapeczki ekstra pro. I znowu zapomniałem o zaś levela NPC-ą. Hurra! Tylko Jamirze rozdałem. Hurra! Nikomu więcej niestety. Hurra! Hurra! No i ten hurra skończmy. Och! Połowa 666 skilla w łuku. Trzeba mieć 333. O, zabij mnie tym oszczepem i ta bitwa się już skończy. A przynajmniej ta runda. Zresztą te strzały przydałoby się jeszcze wystrzelać. Zawsze jakiś exp, nie? Zawsze kanał ma mi wojska, mi te expa, ale już no. Trafiony zostałem. No, 48 sam wybiłem, spoko. O. Spadać mi stąd, kogoś Kudan. Spadać mi stąd! Już! I tu mojego jeszcze biją dranie, no. Oczywiście, że zaatakuj wroga, bez gadania! Giereczko, giereczko, yeah! No, myślałem, żeby się o witaminki wziąć, bo mam dość mało HP. Wziąć. Ale się okazało, że jak widzicie, wcale też tak mało HP nie mam. Whatever. Ej, moje wojska, trochę spokojniej. Nie mam tutaj pełni sił. Mamy tutaj w pełni siły, zombizujmy się. Niechaj nasz sojusznik też się wykaże. Za mną. Za mną, bracia Lokidarowie! Moje przydupasy. Za mną, za mną. My się wycofujemy. No chyba, że zrobimy im z dupy jesień średniowiecza, gdy się szybko nie ruszą. Ale to może być jeszcze ciężkie do wykonania. Wielka kawaleria naciera na naszą linię główną, czy naszego sojusznika. Nie się długo, my się zajmiemy resztą. Dobra, kawaleria, słuchaj, jedziecie za mną cały czas, za mną, za mną. Ale nie ma gadania, że nie za mną. Zresztą tam piechota też już jest w akcji. O, wypuścili teraz piechotę, nie, wypuścili jeszcze drugą kawalerię. I teraz piechota szturmuje, okej. Okej. Wyjdzie może tarczę, żeby nie zginąć od razu. I do ataku, panowie! Po to was tu przyprowadziłem! Do ataku! Mój dzielny koniku, ty też! Do ataku! Przejedźcie po tych łucznikach! Nie ma takiego strzelania! Koniec imprezy! Ojeee! Ale ich tu dużo jest, ja pierdzielę! Jaka przejażdżka to w ogóle była. I jeszcze raz do boju! Papara, papara, tatara, papara, papara, papara. Dobra. Czas się wziąć na poważnie do roboty. Czas się pozbyć ścierba, które próbuje mi zagrozić mojemu kurcze tej Lokidarowi. Koniec tego ścierwa, koniec! Ci mówił, żebym walczył bardziej finezyjnie, jeśli chodzi o klikanie w myszkę, ale to takie, takie troszkę jest bez sensu. Bedwek jest ten sam, a trzeba się bardziej skupiać. Papa. Hopio!
I o ty, draniu, a to w ogóle. O, mój templariusz, nie, to wrogi templariusz. Myślałem, że to wrogi templariusz! A to mój tempek. Tempest. Mój tempest. Tempy est. Tempy zachód? Czy wschód? Est? Nie pamiętam. Nie pamiętam, że mam problemy z tymi durnymi, no, synami świata. Jej, jestem przejechany. Chodź tu, draniu. Ej, no. To było już nie fair, masz. Ej, przeżył to. Nie, konik dostał, biedny konik. Nie zasłużył na taki los. Dobra. Teraz możecie tu uważać na siebie, ponieważ no jestem na strzała. No, myślałem, że ktoś powalił, coś go przewróciłem po prostu. Dobra. Siadamy na kiergieckiego konia i uciekamy. O, widzę, że nasz sojusznik bardzo aktywnie bierze udział w walce, nie ma co. Kuźwa, obetnę ci żółt. I coś jeszcze może przy okazji. Bo na to nie zasługujesz, ty leniu. Gdzie jest ten lord? Jak go tu zaraz? Ja go tu zaraz. Gdzie on jest? Jak go muszę znaleźć? Gdzie on tu kuźwa jest? Gdzie jest ten parszywy lord? To Lokidar. Śmieciu. Śmieciu, tylko byś chował do swojej wojska. Oho, witaminki. Witaminki, yeah! Fuck yeah. I może przejść do walki znowu. Ale co za... parszywy śmieć z tego naszego... Chyba to jest nasz aktualny ten, jeśli nie mylę. Marszałek. Za śmieć z niego jest. Już to jest śmieć. Mały, głupi śmieć. Ach, mój dzielni Lokidarze, 14 musiało zginąć przez tego śmiecia. Śmieć, pozbędę się twoich lenen i podam cię do dymisji potem. Ja będę oczywiście o tym pamiętał. Podamy go do dymisji, w ogóle podamy go do egzekucji. Zjemy go, nom. Jak król Asfaldi, nom. Usunę się z respi, a to już inna sprawa. O i jaku ciachu! Fuck yeah! Ciekawy jestem, kto wygra wojnę. Podmarowie czy Nordowie? Zajem na Nordów, bo jak mówiłem, Nordowie mają ponad... czy mają kilku lordów, czy mają powyżej nawet siły królewskiej, jak to nazwiemy. Więc no, oni mają aktualnie przewagę Nordowie straszną. Oni chyba są najsilniejsi w tym momencie, bo Rodocy są zmęczeni po wojnie jeszcze ze mną. Cały czas. Dobra. Dlatego tej drania utłuc. Jeb mu! To jest to. Dust is dust. No, chodź tu, draniu. Czy on nie próbuje uciec, naprawdę? No co za drań! Come back here and get my sword! No. Został jeden oponent, jest gdzieś tutaj. O, to ty! Ale mu templariusz w plecy się walił. Brawo, tempek! Dokładnie, śmierć wrogą, ale śmierć jeszcze mu temu Montewardowi, czy jak on to się nazywa. Śmierć mu! Śmierć i dyshonor na wieki. Ja się paliłem w drzewo. Jak przystało na mega proprosa. Proprosa. Dobra, jedziemy z szybkim trzykiem. Po sprawie będzie nas. Pęł, jeden. I drugi, jakiś w ogóle łysy prawie gościu. I tu kolejny. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Jep, jeszcze jakiś mieczyk w serduszka, bo w brzuszek chociaż nie będzie raczej takiej okazji. A szkoda, szkoda. Byłbym szczerze z niej zadowolony z takiej okazji. O, ty tutaj, chodź tu. Hono to! Co za pier niewierny! Honu tu! No i będzie uciekał, i to jeszcze plecami do mnie. Za uciekanie. Jest ciężko, żeby uciekał mnie, nie, uciekał tym, że tak powiem, brzuchem do mnie, ale... No... You know what I mean! Bez tarczy na plecach do łucznika się raczej nie odwraca. Nawet z tarczą na plecach się na niego nie obracać.
Ale na jedną osobę taka cała armia pędzi, ja pierdzielę. A ten gość ma przerąbane. A już tak ma przerąbane. Często przerąbany. Yeah. Das ist das. Jednakowoż, a reszta to już wy. Kolejna, odcinek. Na razie. I Czesia.